aktualizacja, ogrom zmian i nowości, masa darmowych nagród dla każdego, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie oglądajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli wy nagle na swoje konto w Fortnite chcielibyście dostać wszystkie skiny, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy, ile osób by tak chciało. Jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexokot. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Na samym początku informacja o tym, że już wróciłem z wyjazdu, co oczywiście oznacza, że teraz na kanale będą się pojawiały najświeższe newsy, ale przy okazji przez ten tydzień, jak mnie nie było, to naprawdę sporo się w Fortnite zmieniło. Zaczynając oczywiście od prezentacji skina Nika A30. Jak się okazuje, no to właśnie Nick A30 wreszcie po naprawdę bardzo długim czasie otrzymał swojego skina z serii Icon, no i niestety, moi drodzy, ale właśnie odbył się na niego turniej. No i cały turniej miał miejsce 12 czerwca, no i mogli w nim oczywiście wygrać do skina Nika A30, no i oczywiście była też również do odblokowania emotka za darmo. No i generalnie właśnie pod jednym z materiałów w przypiętym komentarzu napisałem wam właśnie o tym, także mam nadzieję, że jakoś wam właśnie tym pomogłem. No a jeżeli chodzi o właśnie pojawienie się skina po prostu Nika A30 w sklepie, no to ten powinien zawitać do Fortnite'owego sklepu już 16 czerwca o godzinie 2:00. Także myślę, że akurat całkiem spoko. Natomiast, moi drodzy, dosłownie chwilę później otrzymaliśmy nową aktualizację, czyli oczywiście aktualizację 30.10. Jak się okazuje, jest to aktualizacja głównie poświęcona Metalice. Zaczynając oczywiście od tego, że w Fortnite'owym sklepie otrzymaliśmy generalnie skiny właśnie z takowej Metaliki. No i teraz generalnie za 3400 fałdolców możecie sobie zakupić wszystkie te przedmioty. No jest ich generalnie naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. No i przy okazji są one naprawdę, ale to naprawdę całkiem ciekawe. Także według mnie jest to naprawdę mega spoko. Ale oczywiście, moi drodzy, to nie jest wszystko, jeśli chodzi o ten update, ponieważ wiadomo, była to większa aktualizacja. Jeżeli chodzi o zmiany w trybie Battle Royale, no to po pierwsze otrzymaliśmy specjalny mityczny item związany z całą kolaboracją z Metaliką, czyli właśnie lot na błyskawicy. No i itemek ten możemy znaleźć normalnie gdzieś na ziemi, bądź też w skrzynkach. No i jest on naprawdę, ale to naprawdę kozacki. Możecie sobie stworzyć na niebie właśnie łuk z błyskawicy, no i możecie się po prostu generalnie przejechać właśnie, no, że tak powiem, po tej błyskawicy. Także to jest naprawdę mega spoko. Przy okazji, moi drodzy, no to Metalika otrzymała również specjalną wyspę łupów, czyli generalnie no to wyspa, która pojawia się pod koniec gry, jest teraz głównie właśnie otoczona w motywie Metaliki. Także to też jest naprawdę bardzo dobra informacja. Natomiast oczywiście poza Metaliką, no to do gry również zawitał nowy itemek, czyli generalnie wyrzutnia z hakiem. Także to też o tym już od, myślę, że dłuższego czasu wiedzieliśmy. Także to nie jest nic takiego mega, mega nadzwyczajnego. Natomiast, moi drodzy, do plików gry jeszcze zawitała taka oto snajperka, o której już też parę razy was informowałem, co oznacza, że już niedługo ta snajperka powinna być właśnie dostępna. Natomiast wracając jeszcze do tematu właśnie Metaliki, to oczywiście nie jest wszystko, ponieważ no generalnie cała kolaboracja jest na tyle duża, że oczywiście jest ona w tak naprawdę każdym tak naprawdę trybie właśnie związanym z Fortnite'em. Na przykład otrzymaliśmy specjalny karnet festiwalowy, w którym możecie zdobyć bardzo wiele nagród. I są tutaj nagrody darmowe, jak i te płatne. Jeżeli chodzi o darmowe nagrody, no to chociażby mamy specjalną właśnie aurę. Przy okazji mamy właśnie emotkę, która jest naprawdę, ale to naprawdę niczego sobie. A na sam koniec możemy również zgarnąć właśnie specjalną gitarę. Także to myślę, że jest bardzo dobra informacja. Ale oczywiście to nie jest wszystko, ponieważ no jest to tylko jeden z wielu trybów. Jeżeli chodzi o tryb Battle Royale, no to w zadaniach otrzymaliśmy właśnie do zdobycia dwa przedmioty. Takie jak na przykład, no, po prostu ekran wczytywania, czyli Metalika triumfuje, jak i również właśnie emotkę paradowe Riffy. Także to też całkiem ciekawa sytuacja, ale no, jak najbardziej to jeszcze nie jest wszystko, jeżeli chodzi o całą kolaborację z Metaliką, no bo jak najbardziej, jak już mówiłem, mamy coś do wszystkich trybów i nawet wreszcie coś dostaliśmy do Rocket Racing. No i, moi drodzy, w tym przypadku możemy zdobyć specjalną karoserię, czyli Backfire. No, po części jest to właśnie nowe autko, które też wygląda naprawdę mocarnie. No i oczywiście również możecie je pozyskać za darmo. Także, no, dzieje się naprawdę bardzo dużo. Przez ten czas, jak mnie nie było, to zmieniło się bardzo wiele. Fortnite dodało wiele darmowych nagród. Ale oczywiście, moi drodzy,
to jeszcze nie są wszystkie nagrody, które możecie po prostu zdobyć w grze. Jak się okazuje, no to już dosłownie za parę dni, ponieważ około 18 właśnie czerwca, w grze pojawi się specjalne wydarzenie. A tym oto wydarzeniem jest Metallica Cup. I jak się okazuje, na takowym Metallica Cupie będziecie mogli zdobyć taką oto emotkę również totalnie za darmo. Także według mnie naprawdę, ale to naprawdę też właśnie spoko sprawa, bo mamy kolejną emotkę właśnie totalnie za darmo. Także, no kurczę, dzieje się mega dużo i przy okazji, moi drodzy, no to już dnia właśnie dzisiejszego powinien odbyć się specjalny generalnie turniej związany oczywiście z grami rankingowymi. No oczywiście za 50 punktów możecie zdobyć parasol rankingowy ze złomu. Także to tylko taka przypominajka dla was. Ale oczywiście, moi drodzy, wiadomo, że w grze zostały dodane nowości, ale również zostały dodane nowości w plikach gry, do których zaraz przejdziemy, ponieważ jak się okazuje, no to Fortnite już zaczął nam teasować sezon 4 na mapie. I zostały dodane takie oto właśnie rzeczy, które są generalnie związane z następnym sezonem. Są to specjalne właśnie panele, które są głównie powiązane właśnie z Iron Manem. Także to bardzo ciekawa sytuacja, że Fortnite już teraz zaczęło nam teasować następny sezon. Przy okazji, no to właśnie tryb królewskiej imprezy został właśnie usunięty. Następnie mamy to, że właśnie jakieś rzadkie itemki mają już niedługo powrócić w pakiecie Kliksa. Jak się okazuje, no to ten właśnie zdradził nam to, że itemki, które były widziane ostatni raz ponad 1000 dni temu, mają powrócić w jego oczywiście specjalnym pakiecie z szafki. Także to też bardzo ciekawa sprawa. Oczywiście, moi drodzy, kolejną sprawą jest to, że Piraci z Karaibów mają już swoje właśnie questy z podbudowaniem. No i całe te questy właśnie kończą się generalnie za jakiś czas. No i właśnie w momencie, kiedy te questy będą się kończyły, no to wtedy powinna się rozpocząć cała kolaboracja, oczywiście z całym eventowym karnetem. No, także naprawdę fajnie. Ale jeżeli chodzi tutaj o kolaborację, no to mamy kolejną właśnie kolaborację, czyli kolaborację z Fall Guysami. No jak się okazuje, no to po ostatnim update'cie do plików gry zostały dodane takie oto przedmioty, właśnie związane z całą kolaboracją. Mamy tutaj m.in. sztandar, przy okazji plecak, następnie kill-off, jak i również pakiet muzyczny. No i właśnie, moi drodzy, jak się okazuje, no to te przedmioty na jakieś 90 coś procent będą do pozyskania za darmo. Tylko że chwilowo jeszcze niestety nie wiemy jak, także no, tak to się mniej więcej prezentuje. Ale no oczywiście w Fortnite, jak już mówiłem, no zmieniło się naprawdę wiele i tutaj mniej więcej wam omówiłem to, co się działo przez ostatnie parę dni. Czyli na przykład pojawienie się po prostu skina Nika A30, przy okazji właśnie cały update i tak dalej, i tak dalej. Ale oczywiście, moi drodzy, wiadomo, że tych rzeczy pewnie się pojawi z czasem jeszcze więcej. No i też pewnie parę rzeczy przegapiłem, także dodam to generalnie w jakichś następnych materiałach. A wy nie zapomnijcie sobie odebrać właśnie tych wszystkich nagród, które tutaj wymieniłem, bo jest ich naprawdę, ale to naprawdę wiele. Także myślę, że mega spoko. No i zobaczymy, może też właśnie pakiet Nika A30 po prostu wam rozdam w jakiś sposób, także w razie czego subujcie kanał z dzwonkiem. Oczywiście zostawiajcie łapeczki do góry, jak ten materiał wam się spodobał. Jeżeli będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to z kodzikiem HEXOKOD, bo ostatnio w sklepie jest bardzo dużo fajnych przedmiotów. No i oczywiście, moi drodzy, jak obejrzeliście ten oto materiał do końca, w komentarzu możecie napisać powrót, a ja postaram wam się przypiąć serduszko, bo teraz już wracamy ze świeżymi newsami, bo wróciłem właśnie z wyjazdu. No i to tyle. Yo!